Słowa Ewangelii według świętego Jana. Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: Panie, chcemy ujrzeć Jezusa. Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. A Jezus dał im taką odpowiedź: Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo. Ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto miłuje swoje życie, traci je. A kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał mi służyć, niech idzie za mną. A gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś mi służy, uczci go mój Ojciec. Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw mnie od tej godziny. Nie, właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, uwielbij imię Twoje. Wtem rozległ się głos z nieba. I uwielbiłem i znowu uwielbię. Tłum stojący usłyszał to i mówił: Zagrzmiało. Inni mówili: Anioł przemówił do niego. Na to rzekł Jezus: Głos ten rozległ się nie ze względu na mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony. A ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. To powiedział, zaznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć. Wchodzimy coraz głębiej w czas męki pańskiej. Jezus otwarcie mówi o swojej śmierci. Jest w pełni świadomy swojej misji. Wie, że jego droga wiedzie przez Golgotę. Nie tylko akceptuje plan Boga Ojca, ale nadto chce przyspieszyć realizację tego planu. Motorem działania Jezusa jest miłość do ludzkości. Chce zostać wywyższony na krzyżu, drzewie hańby, aby wszystkich ludzi pociągnąć do siebie, w górę, do nieba. Co roku niejako na nowo przeżywamy misterium paschalne. Czynimy to po to, aby coraz bardziej zakorzenić się w pastrze Chrystusa, bo ona jest azymutem naszego chrześcijańskiego życia. Chodzi bowiem o to, abyśmy coraz głębiej wchodzili w przeżywanie tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Te wydarzenia nie mogą być jedynie jakąś dawną, minioną już historią. One muszą tworzyć część naszej tożsamości, tak jak wyjście Izraelitów z niewoli egipskiej nadawało tożsamość narodową, podobnie Pascha Chrystusa, jego przejście ze śmierci do życia, musi nadawać tożsamość społeczności jego uczniów, Kościołowi. Tak jak Żydzi pielęgnowali pamięć o wyjściu z Egiptu, tak chrześcijanie muszą pamiętać i żyć w blasku śmierci i zmartwychwstania swojego Pana. Czy jestem człowiekiem paschalnym? To znaczy, czy mojemu życiu nadaje sens Pascha Chrystusa? Czy więź z Jezusem jest dla mnie tak ważna, że nadaje ona rytm całemu mojemu życiu? Czy każdego dnia na nowo, razem z Jezusem, umieram dla grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych? Niech tajemnica naszego zbawienia, którą celebrujemy w paschalnym misterium Chrystusa, nada naszemu życiu nowego blasku.